Siemanko wszystkim, z tej strony Kitek. Jesteście dzisiaj na moim kanale, nie na kanale Ani. Tak więc co? Dzisiaj przygotujemy troszeczkę serwer pod to, jak Muffinka wróci, bo nie ma jej na razie. I co? W tym momencie planuję zrobić sobie taką podwodną bazę. Tutaj zbudujemy. Zacząłem ostatnio, jak miałem sobie chwilkę, to po prostu zacząłem już to budować. Tutaj po prostu położyłem to, ten i szkiełko. Przy okazji tu się rybki łapią. Kurde, bije to, zostaw mnie. Taka pułapka na ryby. I będę próbował dzisiaj odkopać ten statek cały. Zobaczymy, jak mi się uda. Potrzebowałbym do tego gąbki. Tylko nie wiem, czy gąbki uda mi się znaleźć. Znaczy, wiem, gdzie są, ale nie wiem nawet, jak to mam zbierać. Musiałbym sprawdzić w poradniku. Więc dzisiaj chciałbym to zasypać wszystko piaskiem, po to, żeby po prostu móc to znaleźć i w międzyczasie wziąć i postawić też taką podłogę ładną, żeby tam się świeciła pod wodą, żeby wszystko było ładnie widać. A jeszcze jedną rzecz, którą muszę wam pokazać, tak, obudowałem sobie nam portal do piekła. Tak teraz wygląda. Nie wiem, tak w miarę, żeby było, że nie tak jak wcześniej, żeby była to rozwalona. Przyprowadziłem trochę pszczół, czego Ania jeszcze nie widziała, i postawiłem trochę ul, bo zbieram miód. Inne rzeczy, nie wiem, do czego w ogóle służy miód. Jeżeli wiecie, to mi możecie napisać. No dobra, to ja w tym momencie biorę się za robotę. No i widzimy się za chwilkę. Okej, w międzyczasie znalazłem jaskinię. I tak mówię, z góry patrzę i widzę jakieś drewno. Mówię, o, coś tam jest chyba, znaczy tak mi się wydawało. Myślałem, że to są te stalagmity, stalaktyty. Ale okazało się, że tutaj mamy jakąś kopalnię, więc może tutaj sobie wejdziemy trochę głębiej i sprawdzimy, czy nie mamy żadnych diamentów albo czegoś fajnego. Bo jak stoi coś... Aha. To koniec, tak? Co jest? Nie no, musi coś tu wejść w tą stronę. Może niżej? Nie, dobra, jest chyba. Znaczy, wy coś będziecie widzieć. Dobra, potrzebujemy mieć węgiel. Albo chociaż zapalniczkę w dłoni. Pajęczynki. Nic więcej. Szkoda. Przynajmniej jest oświetlone. Tam, gdzie się będzie palić zaraz cała kolejka, to tam byliśmy. Kwiatek pod ziemią. Kwiatek, weźmiemy Ani. Dobra, kolejny kwiatek, kolejne pajęczyny. Tu coś jest jeszcze. Usłyszę dźwięki. Może nad nami. Dobra, pójdziemy na tą stronę. Źródełko lawy? Gdzieś? Może nade mną jest? Nie, prosto. O, żelazo. A już żelaza mamy tyle, że wystarczy. Nie, tak jakbym słyszał je przed sobą. Dobra, to ja go szukam. Okej, znalazłem. Czyli jednak miałem rację, to jest nad nami. My jesteśmy w kortach. O nie, to my jesteśmy za wysoko na diamenty. To nie ma sensu tam wchodzić. To lecimy dalej, no. Przeszedłem już taki kawał. Tam znalazłem takie fajne jaskinie. Ale w międzyczasie tak naprawdę nie było nic, więc postanowiłem, że zbierzemy sobie trochę... A, jedno z plusów, jaki mamy, to że zrobiłem sobie nożyczki. A, i pochodnie. No i teraz będziemy mogli, przynajmniej będziecie wszystko widzieć. Ja sobie pozbieram trochę pajęczyn. Mogą mi się przydać do czegoś. Zbudujemy Ani coś z pajęczyn. Będzie wtedy śmiesznie. Okej, o, lapis. Powiem wam, że ładnie to i to wygląda. Tylko, że wszędzie jest tak, że się nigdzie nie da wejść. Znaczy, nie da się wejść. Trzeba wszędzie gdzieś obchodzić to dookoła, od boku. Lapis też weźmiemy. O, złoto. O, będzie niebieska wełna przy okazji. Albo enchanty sobie zrobimy. By się cały ekwipunek świecił. Dobra, weźmy tą pajęczynę jeszcze. Najśmieszniejsze jest to, że do tej pory nie znalazłem żadnego minecarta, czy jak to się nazywa, no, ze skrzynką. Przeszedłem tyle tej kopalni, a tu nic nie ma, więc trochę słabo, ale może się jeszcze uda, jak będę gdzieś wychodził, bo prawdopodobnie już nie znajdę drogi wyjścia, chyba że idąc tropem spalenizny, tu już byłem i nic nie było. Dobra, to ja zbieram w tym momencie jak najszybciej sobie nasze pajęczynki i nie wiem, co z nich jeszcze zbudujemy, no ale lepiej mieć niż nie mieć. To ja biegnę w tamtą stronę. Wow, dobra, udało się. Minęło tak z 5 minut, 10, ale udało mi się w końcu znaleźć. Jeszcze nie patrzyłem, co jest w środku. Tu mamy tak, jeszcze więcej. A, i znalazłem spawner, tylko tak i tak, jak znalazłem spawner, tak sobie myślę, czemu nie ma tutaj potworów? I mi się przypomniało, że przecież ostatnio znowu zmieniałem na easy. Złote jabłko. O, nasiona arbuza, super. Dobra, to nam się przyda. Jedzenie teoretycznie nam się nie przyda, skoro gramy na najłatwiejszym, ale to ja sobie to zaraz zmienię. Tylko już wyjdziemy stąd, bo nie chcę w tym momencie się pogubić. Znaczy, w sumie to mógłbym odpalić już. Tylko znalazłem jeszcze ten spawner z powrotem. Gdzieś tu chyba był. Chyba nie tu? Nie. Gdzieś się... No już się zgubiłem. Szukam, zbieram pajęczyn i wychodzimy na zewnątrz. Dobra, stop. Stop. Nie było tematu. Nie było tematu. Nasze pierwsze diamenty, które wydobędziemy. Okej. Duża ruda. Zamiast... Czego? Zamiast... Nie wiem, co by wyrzucić. Wszystko by mi się przydało. To mi się przyda, to mi się przyda. Patyki mi się nie przyda. Znaczy, przydadzą, ale najmniej. Ale pięknie. Ale ładnie. Ojeju. Pierwsze diamenty. 6 diamentów aż.
plus level sobie podekspimy. Czyli udało nam się w sumie pierwsze nasze diamenty znaleźć tutaj, ponieważ tak naprawdę to wszystkie diamenty, jakie do tej pory znaleźliśmy, były w skrzynkach, czyli na przykład w jakiejś tam piramidzie, czy w czymś takim. Szukam spawnera, żeby znaleźć więcej pajęczy i wracamy do domu. Dobra, udało się. Przynajmniej tyle. Szkoda, że spawnera nie mogę brać ze sobą pajączków. Wydaje mi się, że potem tutaj wrócę do tego spawnera i zrobimy sobie tutaj ekspiarkę. No to co, widzimy się już na zewnątrz. Ojeju, zobaczcie, co się okazało. Tak naprawdę spawner, bo wykopałem się idealnie w spawnerze, jest tutaj. Tak daleko mamy do ekspiarki, którą prawdopodobnie sobie tutaj zrobię na pajączkach. Będziemy mieli wtedy darmowe nitki, czyli przy okazji darmową wełnę. No, nie no, no jest kawałeczek od domu. Super. Super, że w ogóle w tą stronę to poszło. Bałem się, że to pójdzie gdzieś w tamtą, a nie potrzebam akurat na kordy. Ja w tym momencie biorę się za wykopywanie naszego stateczku. Tak, na koniec, żeby zobaczymy, jak on będzie wyglądać. Może jeszcze w tym momencie coś zbuduję. I chciałem złowić jeszcze tropikalne ryby i rozmnożyć, jak to one się nazywały. No, te rybki, takie fajne drapieżniki, co mamy w akwarium. Tak więc ja biorę się do roboty i hops. Tak więc skończył mi się już piasek oczywiście, ledwo to tam zrobiłem. Tak więc rozkopuję sobie dalej moją piękną wyspę, moją piękną plażę, którą tutaj mam. No i obuduję jeszcze jak najwięcej mogę. Potem skoczymy prawdopodobnie po gąbki, jeżeli będzie mi się w ogóle chciało, jeżeli mi się w ogóle uda. I przy okazji jeszcze jedną rzecz, stwierdziłem, że możliwe, że z pajęczy zrobimy sobie maszt tego statku, bo ja bym chciał go całkowicie odsłonić, całkowicie wykopać, trochę wiem, że to zajmie. I potem obudować dookoła szkłem, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Przy okazji w tym momencie wyciągam wędkę z przynętą, no i łowimy rybeczki. Rybki, jak to się nazywa? Tropikalne ryby, żeby rozmnożyć alak. Nie wiem, jak to się nazywa. I teraz będzie takie pum! Gdzie są rybki? Tak. No łowię te ryby i łowię i jak na razie nic nie bierze. Znaczy ogólnie zdziwiłem się, bo wyleciała mi kość. Myślałem, że kości można zdobyć tylko ze szkieleta, a jednak nie. No i same zwykłe rybki. No już nas noc została. O, tropikalna. A może tu się nie da? Nie, no da się tropić chyba tropikalną, bo wydaje mi się, że raz złapałem tropikalną. Proszę. Tam jest dużo ryb chyba na dole. Zaraz sprawdzimy, jak nasze sidła. Zobaczcie. Darmowe rybki. Szakuje ci mączka kostna. Ciekawie. Ogólnie fajny sposób w ogóle na robienie sobie farmy jedzenia, bo one się cały czas tutaj respią. Dobra, łowimy dalej. Nie wiem, noc nas została. Mamy lilie wodne, ale nie wiem, czy nam się przydadzą. I ryba. Co jest? Ciekawe, czy to można dać rozdymkę im. Nie, tego nie chcę. Nie. Myślicie, że można dać rozdymkę? Jestem ciekawy w sumie. Ale skoro można dropnąć rozdymkę, to tropikalną rybę też można. Mamy już 53 ryby. Ja nie mogę, co za pech po prostu. Walczymy dalej. Stop. Jest, udało się. Mamy to. Mamy. Nie to, nie to. Tak, jeszcze tylko jedna. Chwila prawdy. Znaleźliśmy książkę. W książce jest... moc 4. Dobra. O, przy okazji to posadzimy od razu. Sobie zostawimy tą książkę. Niech rośnie, bo będziemy niedługo potrzebowali zrobić prawdopodobnie książeczki do enchantów. I łowimy dalej tą rybkę. Próbowałem, aż nas świt nastał. No niestety złowiliśmy tylko jedną rybę tropikalną. Tak więc mam pomysł, bo wędka nam się psuje. I tak jak ostatnio ktoś mi spamował, że ktoś, dużo osób, że można nazwać przeskowadło. Ja o tym zapomniałem, więc tak naprawdę pasowałoby naprawić tą wędkę. Czy mogę dać diamenty? Nie. Musiałbym dać inną wędkę. W tym momencie, sekunda, tu odrzucimy ważne rzeczy, czyli to, to, to. Zaraz zrobimy tak, dorszy. Ile możemy kotów zrobić, to jest niepojęte. Gdzieś miałem jeszcze wędki zapasowe i ulepszymy sobie w tym momencie wędkę. Niezniszczalność, morska fortuna. I to było gites. Ja mogę wtedy potem niezniszczalność jeszcze powiększyć. Jestem ciekawy w sumie. Czyli co, jak wrzucę przynętę, morską fortunę, ale opłacę. Dobra. Kozak wędka. Tylko będzie się szybko psuć. Brakuje nam jeszcze niezniszczalności. Nie wiem, jakie są maksymalne enchanty, ale przy okazji, jak już jesteśmy, tak więc kowadło, 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 mamy kowadło. Mamy gdzieś znacznik. Będziemy mogli nazwać swojego kota albo dwa znaczniki. Wiem, co zrobimy. Nazwiemy rybę. Ryba. Chodź tu. Działa? No i kozak, teraz działa, dobra, okej. Jeden zostawimy dla Ani. I co, widać teraz? Czy pisze ryba, czy nie? Co to jest? Gdzie jest? No nie, oszukany. Go nie widać, dobra. Teraz super wędką mówimy i świnkę musimy nazwać. Ale to już Ania w sumie niech wybierze w tym momencie nazwę. Ale spoko, mamy przynajmniej dobrą wędkę. Jakiś z plusów i teraz musi coś dropnąć. Widzimy się za chwilkę. Udało się i to najśmieszniejsze, że zaraz po tym, jak tylko wyłączyłem nagrywanie, od razu złapałem kolejną rybkę. Tak więc teraz spróbujmy, czy da się je rozmnożyć. Za taką pomocą. Ja bym połączył rybę. Nie działa. Nie, myślę, że to działa. To jak ja mam? Może rozdymkę. Co jest? Woda mi się zniszczyła. No ja już nie wiem, jak mam je rozmnożyć. Nie rozumiem tego, że rozdymką. Nie tak to ja się poddaję. Ja nie mam zielonego pojęcia, że jak ja
Nie, napiszcie mi, napiszcie naprawdę w komentarzu, jak mam zrobić, żeby te ryby się mnie słuchały. No nie chcę jeść tego. Dobra, idę stąd. Już nie łowię dla was ryb. A ja wezmę w tym momencie sobie się za budowanko, żeby do końca ogarnąć ten statek. A my się będziemy w tym momencie już żegnać. Mamy to kowadło, które tak wszyscy bardzo chcieli. To, którego nie użyłem, żeby nazwać świni. Właśnie zastanawiałem się, jak to było. No i racja, to się wszystko nazywało w kowadle. Tak samo, czy tam miecz, czy cokolwiek mogę tutaj nazwać. Kowadło sobie w międzyczasie zrobiłem. Gdzie są pszczoły, ja się pytam. Pszczoły wiem, że można zdenerwować. A zauważyłem, że jak się denerwuje na najłatwiejszym poziomie trudności, to w ogóle nie wychodzą ostatnio. Wcześniej jak tutaj latały, to co chwila były. Jesteś? Uciekły. Wcześniej zauważyłem, że w ulach, jak zaatakujesz, zabierzesz miód, to one się bardzo denerwują, te pszczółki. Chyba w tym momencie trzeba, nie wiem, czy nie trzeba podgrzać im ula, żeby nie atakowały. Może też tak działa. I jeżeli to zrobimy, to na łatwym one się kręcą dookoła ciebie i cię atakują, ale nie zadają ci w ogóle damage'a. I właśnie tak się zastanawiałem, jak to będzie rozwiązane, ale po prostu one sobie biją, ale nie zadają w ogóle damage'a. Nie wiem, jak mam was rozmnożyć. Nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym wam dać rybkę, ale wy się nie słuchacie. Więc nie wiem, co mam z wami zrobić po prostu. Ja muszę wam zrobić taką wielką plażę. Jeżeli będziecie na plaży, to będziecie sobie tam chodzić. Tylko w tym momencie rozbudujemy całą tą plażę i zrobimy sobie właśnie dla tych oto rybek. Znaczy rybek, tych drapieżników. I mam nadzieję, że one jak będą na plaży, to będą mogły w tym momencie to zjeść. My się w tym momencie żegnamy. No i widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie już z Anią. Damy jej się nazwać świnie, która tam siedzi ten. Może zrobimy dla niej zagrodę. A ja w międzyczasie na pewno wezmę się za odkupywanie tego statku. No i budowy naszej takiej podwodnej kopuły. Podwodnej, nie wiem jak to nazwać, domku. Chciałbym mieć domek pod wodą po prostu. Tak więc my się już żegnamy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do samego końca, mimo że gramy bez potworów na razie. co jest słabe. Tak więc dzięki wszystkim za oglądanie i na razie.